Cześć, jestem Marek i witam Cię na moim kanale. To jest film z serii 5 kroków do zagłady kodu. Jest to krok pierwszy, i dzisiaj sobie porozmawiamy o takim dosyć niewinnym temacie jakim są zbyt długie funkcje. Materiały są też dostępne w formie pisanej. Może nie jeden do jednego, ale kod i ogólne przemyślenia, koncepcje są takie same i są one dostępne na moim blogu, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu. Zachęcam cię też do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych materiałów i żeby dać mi znać, że tego typu treści gdzieś się podobają. A teraz możemy, myślę, że przejść już do omówienia tematu. Dlaczego powiedziałem, że temat zbyt długich funkcji jest raczej niewinny i dobry na początek? Wynika to z tego, że z długimi funkcjami spotykamy się tak naprawdę na co dzień. Każdy z nas przynajmniej raz taką napisał, myślę, że nawet sporo z nas pisze takie regularnie, niekoniecznie chcąc je zostawić ostatecznie w kodzie, ale jako taką formę przejściową, bo przecież wiadomo, że później to gdzieś przeniesiemy, podzielimy. Na razie chcemy tylko zobaczyć, czy wszystko działa, prawda? Więc przejdźmy sobie może od razu do funkcji, na której będę dzisiaj opowiadał, na której będę dzisiaj pokazywał. O co mi chodzi? Mamy tutaj taką funkcję Save User, która ma no, z nawiasami niecałe 40 linijek. Wygląda ona dosyć niewinnie, jest skludnie napisana. No Pewnie wiele projektów zawiera takich funkcji, mnóstwo, więc co tutaj mogło być nie tak? Tym bardziej, że no, tak jak mówię, to jest niecałe 40 linijek, to no przecież gdzie tutaj do e, długiej funkcji? Tyle to często w projektach. Próbujemy osiągnąć, żeby mieć krótkie funkcje, a ja tu mówię o jakichś długich funkcjach, na przykład 40-linikowej 40 funkcji. No. no i zastanówmy się, gdzie leży tak naprawdę problem. Moim zdaniem, tą funkcję jak najbardziej można nazwać za długą, bo pewnie nie zawsze się nad tym zastanawialiście, ale długość czy wielkość funkcji nie wynika tylko z bezpośrednio z ilości linii, jakie, jakie się w niej znajdują, ale z tego. Ile różnych operacji ona robi, ile różnych kroków obrabiania jakichś danych ona, ona robi, i jeżeli tych kroków jest za dużo, to wtedy mówimy o zbyt dużej funkcji. Więc tak naprawdę bierzemy pod uwagę jej złożoność, a nie sam fakt tego, czy, czy to jest 40 czy 100 czy 200 linii, bo różnica pomiędzy nimi jest tylko taka, że na przykład wywołanie through exception. To jest jedna linijka, ale zrobienie jednego zapytania linku to może być 20 linijek. Instrukcja jest cały czas powiedzmy jedna, jedna operacja, no kwestia złożoności wywołania jakiejś funkcji czy szeregu funkcji. Problem zostaje cały czas ten sam. I teraz pierwsza rzecz właśnie, o której będę tutaj mówił, to jest lista rzeczy jakie ta funkcja robi, bo jeżeli tak spojrzymy sobie na nią z góry, no to jest po prostu funkcja, która zapisuje użytkownika, tam robimy jakieś dodatkowe rzeczy, no koło, żeby go przygotować do tego. No i teraz sobie je e, wylistujmy. Pierwsza rzecz to jest jakaś walidacja, taka mechaniczna, że tak powiem. Czyli taka walidacja, która sprawdza, czy w ogóle coś nam przyszło, e, co miało przyjść, jeszcze kompletnie nie związana z wymaganiami biznesowymi. Po prostu za, sprawdzamy, czy w ogóle dane, które chcemy zapisać przyszły do nas. Wiem, że tutaj te wyjątki nie są najkorzystniejsze, naj, naj ale po prostu chciałem pokazać w jakiś sposób walidację. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz: mamy utworzenie kontekstu do bazy danych. Trzecia rzecz: mamy sprawdzenie, czy użytkownik istnieje już w bazie danych. Bo jeżeli istnieje, no to nie chcemy zapisać drugiego takiego samego, bo to by pewnie sprawiało problemy np. przy logowaniu. W końcu, którego użytkownika wybrać? Tego, którego, którym pasuje hasło? No bez sensu. Kolejna rzecz to jest przygotowanie danych do zapisu. Tutaj w postaci zahasowania hasła, tak, żeby było ukryte przed, przed wzrokiem osób, które dostaną się do naszej bazy danych w jakiś sposób, czy raczej które w jakiś sposób wylistują po prostu wszystkich użytkowników. Kolejna rzecz to jest utworzenie obiektu, który będziemy faktycznie zapisywać, czyli takie zwykłe mapowanie kilku kilku danych na jeden obiekt, następnie mamy faktycznie zapisanie danych w bazie danych, czyli dodajemy sobie do listy userów nowego użytkownika i zapisujemy zmiany w bazie i ostatnie dwie rzeczy to jest przygotowanie treści maila, który chcemy wysłać, żeby użytkownik potwierdził, że ten e-mail to jest jego e-mail, no i jak już przygotujemy tę treść, to wysłamy faktycznie maila przez jakiś serwis mailowy. Jest to, jeżeli dobrze liczyłem, 8 różnych operacji, 8 operacji, które sprowadzają się ostatecznie do tego, że użytkownik jest, użytkownik jest zapisany w bazie danych. No i teraz, jakie problemy powstają w tym wypadku? Gdzie, tak jak mówiłem, już mamy długą funkcję, nie dlatego, że ma ona na przykład 200 czy 500 linii kodu. Tylko dlatego, że wykonuje ona 8 różnych operacji, które, które mają tak naprawdę różne konteksty, bo odnoszą się one do różnych etapów pracy z danymi. No więc pierwsza rzecz, która tutaj sprawia problem, to tak naprawdę nazwa. No bo jaka jest nazwa tej funkcji? Nazwa to jest Safe User. No i teraz programista, który pracuje z naszą funkcją, widzi, widzi ją gdzieś, gdzieś w kodzie. No i co? no wtedy wypadałoby pewnie sprawdzić te dane przed zapisaniem, no bo ta funkcja zapisuje, zapisuje użytkownika, prawda? Więc sprawdźmy, czy na pewno te wszystkie pola są poprawne, to znaczy te dane, które przekazujemy. Pewnie sprawdźmy, czy użytkownik istnieje, no bo głupie tak zapisać, zapisać użytkownika, który już w bazie jest, jeszcze dostaniemy jakiś wyjątek czy coś. Więc pewnie... Więc pewnie taki programista napisze jakąś walidację przed wywołaniem tej funkcji, czy w miejscu, gdzie ta funkcja się znajduje, jakieś sprawdzanie, czy użytkownik istnieje. Może też dopisze właśnie wysłanie maila, no bo przecież tutaj zapisujemy. No to jeszcze chcemy wysłać maila. Programiści nie czytają treści każdej funkcji, z której korzystają, bo nie po to pisze się w funkcję, żeby musieć każdą z nich otwierać i zastanawiać się, co ona robi, bo po to ktoś ją napisał za nas. Więc jakby wtedy wyglądała taka funkcja, nazwa takiej funkcji, jak powinna wyglądać, jeżeli miałaby odnosić się do tego, co znajduje się w jej treści? No bo samo Safe User, no to zapisywanie już mamy w tym miejscu. A co mamy, tak naprawdę, co mamy tak naprawdę w naszej funkcji? Nasza funkcja, żeby jej nazwa mówiła wszystko, co się w niej dzieje, powinna mieć nazwę typu public, long, validate, and check if exists, and save, and send confirmation email to user. I wtedy moglibyśmy powiedzieć, że taka nazwa oddaje sens naszej funkcji. No, fajnie. Tylko co w przypadku, jeżeli byśmy na przykład usunęli wysłanie maila z tego, bo no, uznalibyśmy, że jednak to nie jest dobre miejsce, ale nazwa by została. No, wtedy ktoś mógłby założyć, że wszystko jest ok, użytkownik dostanie, dostanie maila. Nie musimy się niczym przejmować, ta funkcja robi wszystko za nas. Tak samo no, jest tutaj validate. Czyli nie musimy sprawdzać, co przekazujemy do funkcji po prostu na sobie lepiej poradzić z tym sprawdzeniem, czy wszystkie dane są poprawne, więc nie zrobimy żadnego sprawdzania wcześniej. Jeżeli byśmy na przykład je usunęli w tym miejscu, no to mamy problem. A fakt, że została by jakaś część nazwy, która już by nie była aktualna, wynika z tego, że zakładamy zwykle, że, że nazwa jest czymś, co już raz ustalone, coś, co. Brzmi dobrze i pasowało do kontekstu, no jest niezmienna. I kiedy coś modyfikujemy w funkcji, to bardzo często się zastanawiamy, czy wpływa to w jakikolwiek sposób na właśnie nazwę tej funkcji. Tutaj trochę też będzie temat związany. To jest też temat trochę związany z kolejnym częścią tego cyklu, ale nie uprzedzając faktów, tutaj tylko wspomnę, że właśnie nazewnictwo i y, operacje które się znajdują w funkcji no, będą poruszane też w następnej części. Drugi problem, jaki sprawia taki kod, to jest jego reużywalność. No bo y, kiedy tak naprawdę możemy tej funkcji użyć? Możemy jej użyć w, w przypadku kiedy chcemy, żeby wszystkie dane były wypełnione, y, żeby skorzystać kiedy chcemy skorzystać z domyślnej bazy danych, sprawdzić czy użytkownika już nie ma, y, czy użytkownika jeszcze nie ma w bazie danych po jego loginie. Zahaszować hasło konkretnym algorytmem, zmapować wszystkie pola właśnie na ten obiekt, zapisać do tej bazy danych i wysłać maila o takiej konkretnej treści. A co w przypadku, kiedy na przykład klient chce, chce też mieć możliwość importu już istniejących użytkowników z innego systemu, no i wtedy na przykład nie potrzebujemy już wysłać maila, no bo użytkownicy to potwierdzili dawno temu, nie chcemy, żeby dostali drugie z takiego maila, bo to by dziwnie wyglądało. Po co mają wiedzieć, że jakaś migracja następuje. Albo co w przypadku, kiedy na przykład mamy też użytkowników takich systemowych, po prostu gdzieś wykorzystywanych wewnętrznie, którzy nie muszą mieć imienia, nazwiska, maila, po prostu potrzebują login i hasło, żeby istnieli i mieli jakieś ID. No. Wtedy taka funkcja już się nie przyda. No bo jeżeli ją zmienimy, no to wysypiemy inną część, gdzie się właśnie normalnie użytkownicy rejestrują. Znowu, jeżeli na przykład nie wymagamy gdzieś imienia i nazwiska, ale dalej wymagamy jakiegoś maila, no to znowu taka funkcja jest nieprzydatna. Więc co wtedy robimy? No, piszemy drugą funkcję, na przykład save user without confirmation email i mamy. To samo, tylko bez wysłania maila. Możemy to użyć w kolejnym miejscu. Teraz, jeżeli byśmy nie chcieli sprawdzać właśnie e, imienia, nazwiska e i -mail, e e maila, tylko po prostu zapisywać użytkownika, bo to jest tak jak mówię, jakiś użytkownik systemowy, no to piszemy sobie kolejną funkcję. Save user without name and without confirmation email. No, mamy już trzy funkcje, ale przynajmniej e, do, są one dopasowane do sytuacji, w jakiej się znajdują. Co z tego, że ta część kodu jest wszędzie taka sama. I właśnie fakt, że każda z tych funkcji łączy w sobie wszystkie etapy pracy z danymi w danym kontekście, powoduje, że taka, takiej funkcji nie użyjemy w żadnym innym otoczeniu, otoczeniu procesu. Kiedy w żadnym innym przypadku, kiedy zmienimy właśnie jakąś część tego całego flow, tego całego przepływu danych, no bo one są bardzo sztywne, mają bardzo sztywne reguły i konkretną listę operacji od początku do końca, jaką wykonują. I teraz kolejna rzecz, która się wiąże właśnie z takim, z takim sposobem pisania funkcji, jest związana z testami. No, ktoś by powiedział, po co komu testy? Przecież to tylko marnowanie czasu. Ale kierownik kazał, no to trzeba napisać, więc ładujemy tę asercję no i lecimy, lecimy z tematem. Więc piszemy sobie testy do, do naszej funkcji Save User no i mamy sprawdzenie, czy się poprawnie zapisuje użytkownik. Mamy sprawdzenie, co się stanie, czy poleci wyjątek, kiedy jest puste imię, czy, czy poleci wyjątek, kiedy jest puste nazwisko. E, przepraszam, to jeszcze z, jak jest puste albo z nulem. To samo dla nazwiska. To samo dla maila, dla loginu, dla hasła. No i sprawdzenie, co jeżeli użytkownik już istnieje w bazie. No ok, no ale mamy przecież też tą drugą funkcję, no bo musieliśmy ją dopisać dla innego przypadku. To jest, tak jak mówię, to jest inna funkcja, więc nie możemy zakładać, że działa ona dokładnie w ten sam sposób przez cały cykl jego życia. Cały cykl jej życia. Musimy ją więc także sprawdzić. No i co wtedy robimy? No, i mamy, mamy te nasze testy, ale piszemy też testy dla, dla tej drugiej funkcji. Czyli mamy sprawdzenie, czy użytkownik się poprawnie zapisał. Czy poprawnie się zapisał bez imienia, czy poprawnie się zapisał bez nazwiska. Czy tam znowu z nulem, czy bez nazwiska, bez e-maila. Czy się wysypał, kiedy nie było loginu, czy się wysypał, kiedy nie było hasła. I co, jeżeli. Użytkownik już istniał w bazie, więc powieliliśmy tak naprawdę praktycznie wszystkie testy, ale nie mogliśmy ich pominąć. No bo, tak jak mówię, to jest inna funkcja, więc musimy sprawdzić, czy działa ona poprawnie, niezależnie od tej pierwszej funkcji. No bo ktoś mógł zmodyfikować tylko tą drugą funkcję, na przykład tutaj zmienić jakiś obiekt czy bazę danych, z jakiej korzystamy, a nie ruszać pierwszej funkcji. Dla pierwszej funkcji testy przejdą, ale dla drugiej już dane mogą być niepoprawne. No i przez to tych przypadków testowych nam się naprawdę naprawdę mnoży mógłbym tutaj pisać jeszcze ich naprawdę dziesiątki dla różnych kombinacji no bo tak jak pokazywałem mamy zwykły save user mamy bez bez e maila mamy bez imienia i nazwiska i e maila możemy mieć z imieniem i nazwiskiem ale na przykład bez bez hasła cokolwiek tak Myli moglibyśmy tych funkcji namnożyć naprawdę dużo i to się w żaden sposób nie skaluje i to jest naprawdę masa pisania, więc jeżeli nie zmienilibyśmy myślenia co do właśnie powstawania funkcji, to są dwie opcje. Albo, albo najpierw zaczęlibyśmy odchodzić od idei, od, od idei testowania i faktycznie byśmy uznali, że po co to komu, że to jest niepotrzebne, bo to jest tylko masa roboty nikomu niepotrzebnej, albo byśmy zaczęli do tej funkcji pchać jakieś ify i flagi tylko po to, żeby uniknąć na przykład wielokrotnego testowania pewnych fragmentów, tylko sobie tutaj na przykład dodać jakiegoś ifa coś w tym stylu wtedy sobie będziemy walidować w innym przypadku w innym przypadku nie będziemy tego robić dodamy sobie jakiegoś bula i wszyscy są zadowoleni prawda no i w ten sposób naprawdę jeszcze, jeszcze gorszy kod powstanie no ale jeżeli nie zmienimy podejścia do pisania funkcji, to nie mamy innego, innego wyboru. I teraz, jaka jest tak naprawdę przyczyna powstawania tego typu, tego typu funkcji? No, moim zdaniem i według mojego doświadczenia, jak również jakichś tam przemyśleń, które, które mi chodzą po głowie, przyczyny takie główne są dwie. Pierwsza, dosyć oczywista i Myślę, że myślę, że już o niej gdzieś na początku wspomniałem. To jest takie podejście, że ten kod piszę tutaj tylko na chwilę. Że na pewno go zmienię, że robię go, bo teraz mam jakiś deadline, ale zaraz po nim, zaraz po tym deadlineie wszystko się naprawi. No i później otwierasz taki kod widzisz faktycznie dodane gdzieś w komentarzu to do, Na przykład z komentarzem rozwiązanie tymczasowe do zmiany. No i patrzysz na historię zmian i ostatnia zmiana w tym pliku to było 5 lat temu. No widocznie przez te 5 lat nikt jeszcze nie miał czasu sięgnąć do, 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 do tej funkcji i ją zmienić, no bo widocznie było wdrożenie, klient chciał szybko na testy jakąś nową funkcjonalność, trzeba było wdrożyć nowego pracownika, trzeba było, trzeba było. I w ten sposób odkładamy tą zmianę na później i te, takie funkcje zostają później w kodzie i są tak naprawdę cały czas właśnie obecne, nikt tego nie rusza. Zwykle o tym już ludzie zapominają, a później jak właśnie po paru latach trzeba do tego wrócić, albo w jakiś sposób wykorzystać tą funkcję jeszcze raz, to się okazuje, że no, mamy takiego potworka, który jest zwyczajnie za długi i nie, nie, nie pozwala na. Wykorzystanie go w innym kontekście, który jest na przykład w 90% taki sam, ale różni się jakimś szczegółem, który nawet nie jest związany z nazwą tej funkcji, czyli nie jest związany z zapisywaniem użyczkownika, tylko właśnie na przykład sprawdzaniem poprawności danych. I właśnie ten pierwszy punkt jest związany zwykle ze słabą organizacją i takim myśleniem, że tymczasowe rozwiązanie na pewno szybko poprawimy, a takie tymczasowe rozwiązania zostają naprawdę na długo. Jeżeli ktoś nie wychwyci tego na poziomie code review. I pozwoli takie coś rozpuścić do repozytorium, do kodu, to jest duża szansa, że takie coś już zostanie. Druga przyczyna jest trochę trudniejsza do opisania, ale myślę, że równie istotna. Chodzi o pewne podejście do rozwiązywania problemu. Takie, taki brak spojrzenia na to, co tak naprawdę robimy, bo to jest zwykle domena osób początkujących osób, które głównie mają wiedzę z jakichś tutoriali, jakichś takich prostych kodów, które po prostu się pisało po to, żeby jak najmniej miejsce na ekranie zająć i tylko pokazać pewne koncepcje i wtedy się faktycznie pchało wszystko do innej funkcji. No i takie osoby później w ten sposób myślą, że, że funkcja powinna zawierać wszystko, co jest potrzebne do wykonania jakiejś operacji. I przez to zaczynają pisać kod strukturalny, w obiektowym języku, tylko całkowicie ignorując właśnie tą obiektowość. Zresztą nawet zobaczcie, że w tym wypadku w ogóle nie potrzebowałem jakiejkolwiek koncepcji klasy, po prostu napisałem wszystko w jednej funkcji. To, czy one jest w klasie, czy nie, no to już mnie nie obchodzi. I dokładnie tak samo mają właśnie osoby początkujące, ale co gorsza, też osoby doświadczone, które, które przez wiele lat. Pisały w ten sposób i w ten sposób myślały, po prostu zmieniły język na obiektowy, czyli także spisały w języku obiektowym, tylko nie wiedziały o tym i e, piszą, piszą cały czas strukturalny kod, który, w który przy którym myślam od wejścia do wyjścia i w ten sposób powstają właśnie takie rzeczy. Bo e, problem to jest taki, że jeżeli zaczniemy myśleć od wejścia do wyjścia, no to od czego zaczynamy? Dostaliśmy dane od użytkownika, no to pierwsza rzecz to nie jest. E, nie jest wysłania maila, pierwsza rzecz to jest sprawdźmy, czy dane są poprawne. No to mamy pierwszy krok, zapisujemy go jako element tego procesu. Później musimy sobie sprawdzić, czy użytkownik istnieje. Później musimy sobie przygotować te dane, jakoś zmapować, faktycznie zapisać. No ale jak zapisaliśmy, to jeszcze wyślijmy maila i w ten sposób tworzy nam się e, naturalny ciąg instrukcji. A jak jest ciąg instrukcji, to e, takim oczywistym miejscem, e, w którym się powinien znaleźć, jest funkcja. No i teraz e, w jaki sposób rozwiązać ten problem, czy w jaki sposób e, ułatwić sobie e, ułatwić sobie zmianę pewnych nawyków, pewnego sposobu myślenia, no bo oczywiście tutaj wymaga, wymagana jest pewna dyscyplina, ale myślę, że są takie mm, kroki, które pozwolą ci e, tą dyscyplinę łatwiej zebrać i pozwolą e, lepiej czy, czy szybciej przemyśleć pewne e, pewne e, problemy czy koncepcje, które próbowałeś zastosować. I e, tak naprawdę moje pomysły są dwa. Pierwszy, pierwsza rzecz raczej działa w przypadku, kiedy nie mamy mocnych deadline'ów, nie mamy jakiegoś crunch'u i możemy sobie pozwolić na pisanie trochę, trochę dłużej, trochę, trochę więcej czasu poświęcając na pisanie kodu. I jest, jest to zastosowanie TDD, czy po prostu mówiąc próba napisania testów najpierw. Bo jeżeli zaczniemy pisać testy właśnie do funkcji, którą chcemy stworzyć, i mamy coś takiego, że napisaliśmy sobie testy, ich jest ich naprawdę dużo, ale my mamy dwa przypadki, więc tych testów robi się jeszcze więcej. I tak przechodzimy. Przechodzimy po tych testach, zaczynają się one mnożyć. Widzimy, widzimy te punkty, których na przykład zaczynamy już kopiować kod testów, tylko po to, żeby zmienić jedną wartość. No, to myślę, że zaczynamy dostrzegać. Że coś, coś tu jest nie tak, i pewnie trzeba, trzeba zmienić koncepcję, jak to zrobić sprytniej. Czyli pewnie te punkty styku, te punkty, przy których nasz kod testów się powtarza, to będą takie miejsca, które oznaczają, że, że tutaj trzeba wydzielić nową funkcję i przetestować ją raz, żeby tego testu już nie powtarzać. Jeżeli po przejściu tych kilkuset sercji dalej. Uważasz, uważasz, że wszystko jest OK, i po prostu napiszesz taką funkcję, która to wszystko spełnia, no to trudno, już nie ma, nie ma dla ciebie ratunku, bo co tu, co tu dużo mówi? No, lubisz robić głupią robotę, no trudno, tak? Ale jeżeli, jeżeli, jeżeli chcesz wyrobić sobie pewne nawyki i potrafisz analizować to, co robisz. No, to pewnie szybko dojdziesz do wniosku, że to jest bez sensu, i dwa razy się zastanowisz: zastanowisz czy, czy, czy warto pisać funkcję, która potrzebuje tak, tak napisanych testów, czy może, lepiej, czy może lepiej jednak przemyśleć to jeszcze raz i zastosować jakiś, czy wyciągnąć jakieś wnioski z tego, co, co właśnie zrobiłeś, no bo w ten sposób ostateczne. Ostateczny wynik, wynik Twojej pracy będzie jednocześnie już przetestowany, a z drugiej strony napisany także, tak, że, że będzie dosyć elastyczny. Tym bardziej tutaj to podejście się sprawdzi w sytuacji, kiedy mamy tak, taką tendencję do zostawienia czegoś na, na później, do zostawienia właśnie takich tymczasowych rozwiązań, no bo jeżeli napisaliśmy najpierw testy. I na testach się dowiedzieliśmy, że coś jest nie, nie halo. No to nie możemy tego tak zostawić, no bo dalej nie mamy tej funkcji. Tak? Mamy, mamy na razie tylko testy. Które oczywiście nie przechodzą, bo funkcja nie istnieje. No ale no ale nie możemy po prostu zostawić samych testów. Musimy napisać tą funkcję, a no głupio jest. Dojść do wniosku, że. Że coś tu jest nie tak z tą funkcją i ją mimo wszystko napisać. Więc automatycznie będziemy, będziemy dążyli do tego, żeby napisać tą funkcję w lepszy sposób. Druga rzecz, która myślę, że zadziała nawet w przypadku, kiedy mamy mniej czasu, to jest pewien spo, pewna zmiana w sposobie myślenia. Czyli nie zaczynamy od wejścia do wyjścia, tylko zaczynamy od centrum problemu. I na przykładzie na przykładzie właśnie tej funkcji, którą, którą sobie tutaj omawiamy, czyli zapisywanie użytkownika. Jeżeli mówisz, że musisz zapisać użytkownika, to co tak naprawdę musisz zrobić? Musisz wykonać dokładnie taką operację, czyli utworzyć sobie kontekst, który pewnie najlepiej, żeby przychodził z jakiegoś kontenera Dependency Injection, ale to już dla uproszczenia zrobiłem w ten sposób. Czyli musisz mieć kontekst, dodać użytkownika, obiekt użytkownika do listy użytkowników, zapisy zmiany, ewentualnie zwrócić ID, koniec. Właśnie wykonałeś zadanie zapis użytkownika, ale ale, przychodzi Ci do głowy, że no wypadałoby jeszcze sprawdzić, czy po pierwsze sprawdzić, czy, czy te dane, które użytkownik zawiera są poprawne, a po drugie w ogóle utworzyć ten obiekt użytkownika. No więc tworzenie obiektu użytkownika sobie robisz jako osobną funkcję, bo jest to kolejna rzecz, którą Kolejny, kolejny proces, który masz do wykonania. On się nie wiąże z tym zapisem. Zapis masz już gotowy. To jest twoja funkcja, której nie ruszasz. Wszystko, co robisz dalej, to są osobne rzeczy, czyli tworzę sobie użytkownika. No to pewnie lepiej by było zrobić to przez konstruktor, ale załóżmy, że e, śpieszy mi się, nie chcę za, za dużo e, łazić po plikach, robię wszystko w jednej, w jednym, e, w jednej klasie, no to sobie dodaję, dodaję taką funkcję nawet może nie publiczną, tylko prywatną i, i, I po prostu mam funkcję, która tworzy mi użytkownika. No i tak jak mówiłem, trzeba jeszcze by sprawdzić te dane. Ale czy sprawdzanie danych jest częścią tworzenia użytkownika, obiektu użytkownika? No nie, to jest kolejna operacja. Więc tutaj mam już wszystko, czego potrzebuję do utworzenia użytkownika. Ja potrzebuję teraz sprawdzić tego użytkownika. Tak, na przykład, czy istnieje. No to robię sobie kolejną funkcję, bo to jest kolejna operacja. Ona w żaden sposób się nie łączy z tym. Czy powstanie jakiś obiekt i czy powstanie w poprawny sposób, ja potrzebuję sprawdzić, czy użytkownik istnieje, więc mam kolejną funkcję. I, I w ten sposób rozdzielam sobie te wszystkie operacje na poszczególne funkcje, po prostu zakładając, że jeżeli jeżeli. Przy, zapis, przy zapisie użytkownika stwierdziłem, że tylko to jest potrzebne do, do właśnie wykonania zapisu. To już później nie zmienia tej funkcji, bo ona zawiera już wszystko, czego potrzebuje. Cokolwiek mi przyjdzie do głowy, jest kolejną funkcją. I tych funkcji mi się namnoży pewnie kilka, kilkanaście, ale ten kod już będzie dużo lepszy, dużo, e, dużo prostszy w utrzymaniu. Oczywiście on nie będzie pewnie nadal idealny, ale w razie jakiejkolwiek zmiany będzie dużo łatwiejszy do, e, do poprawienia. A już nawet jeżeli uznacie, że nie ma teraz czasu na zmiany, to nic się nie dzieje, macie gotowy kod który możecie używać wielokrotnie, no bo jeżeli teraz będziesz potrzebował właśnie tego użytkownika zapisać z tymi wszystkimi walidacjami i tak dalej no to sobie po prostu piszesz wywołanie kliku funkcji validate data user exists save user, kill user send confirmation email i jeżeli na przykład przyjdzie potrzeba zrobienia tego wszystkiego, ale bez wysłania maili to ja już mam wszystko gotowe, po prostu nie wywołuję Jednej funkcji. Jeżeli potrzebuję na przykład sprawdzać e, od tej pory użytkowników po mailu, a nie po loginie, nie ma problemu. Zmieniam funkcję user exists i, i we wszystkich miejscach, gdzie, e, gdzie e, ten użytkownik był spra sprawdzany, mam sprawę załatwioną. A jeżeli tylko w jednym miejscu mam sprawdzać po, po mailu, a nie po loginie, no to po prostu mam wszystko gotowe. Zmieniam tylko fun funkcję na na przykład user exists by e mail. I tyle, bez konieczności zmieniania czegokolwiek. Więc tutaj właśnie moja moja rada jest taka, żeby zacząć od. Od takiego dokładania kolejnych warstw, czyli zaczynamy od środka, od, od tego co chcemy zrobić jako taki główny punkt. Tym głównym punktem na przykład jest zapis danych. To robię zapis danych. Jeszcze kompletnie mnie nie obchodzi, skąd one są, robię zapis danych, to jest moja zamknięta funkcja. Teraz, jeżeli przyjdzie mi do głowy, że muszę zrobić jeszcze jedną operację, czyli na przykład sprawdzić te dane, to to już nie jest część zapisu, zapisu danych. To jest część walidacji danych, więc to jest osobna funkcja. I w ten sposób sobie buduję taką, taki zbiór funkcji, które mogę później wykorzystać w różnych kombinacjach, testować niezależnie i w razie potrzeby podmieniać albo łączyć w inne, inne zbiory. I na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że, że w ten sposób trochę przekonałem Cię do tego, żeby się zastanowić na, nad tym, w jaki sposób piszesz funkcję i zastanowić się nad tym, czy, czy funkcja, która nie wygląda tak niewinnie, ma właśnie te kilkadziesiąt linijek maksymalnie, już nie jest zbyt duża, bo może to prowadzić naprawdę do wielu problemów i może warto się właśnie przed takimi problemami zabezpieczyć, zanim zaczniesz rezygnować z testów albo za, zanim zaczniesz Pisać 15 takich samych funkcji różniących się pojedynczymi szczegółami. Tak jak mówiłem, ta seria jest też dostępna na moim blogu, do którego link znajdziesz w opisie. Zachęcam Cię też do subskrypcji kanału, żeby nie przegapić kolejnych, kolejnych części, do, zostania, do zostawienia łapki w górę, żeby pokazać mi, że ten materiał jest dla Ciebie przydatny i podobał Ci się. Możesz też w komentarzu pisać jakieś swoje porady do, dotyczące w tym wypadku zbyt długich funkcji, jakieś swoje przygody związane właśnie z takimi funkcjami. Być może przez to, że mieliście tego typu funkcje, jak pokazane na początku w kodzie, to coś poszło nie tak, a co można było uniknąć. Komentarze są dla Ciebie, a na dzisiaj to wszystko, do zobaczenia następnym razem, cześć!